Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Pole powierzchni bocznej stożka o wysokości 4 jednostek i promieniu podstawy 3 jest równe. Narysujmy sobie stożek. Mamy taki stożek, tutaj będzie to koło całe w podstawie. No i dobra, co wiemy, że wysokość tego stożka to są 4 jednostki i promień podstawy to są 3 jednostki. To są 3. Tutaj mamy kąt prosty. On się pyta o pole powierzchni bocznej. Żeby policzyć pole powierzchni bocznej, trzeba skorzystać ze wzoru PRL, który jest w tablicy. No i się pojawia L, czyli tworząca. L tworząca to jest dokładnie ten odcinek. Tutaj mamy L. Jak policzyć L? Oczywiście z Pitagorasa, czyli 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu daje nam L do kwadratu. Czyli 16 dodać 9 daje nam L kwadrat. 25 to jest L kwadrat, czyli nasze L to jest 5. Tutaj mamy 5 jednostek. Zatem pole boczne to jest pi razy promień. Promień to są 3 jednostki i razy L, czyli razy 5. Mamy 15 pi i to jest odpowiedź, czyli C.